To jest kolejna część książki Miłość działaniu, miłość to cel, miłość to droga, skompilowanej przez Tarona Babę, dotycząca nauk Sadhu Maharaja. Przechodzimy do kolejnej części, która nazywa się Podróż z Śripad Bhaktivedantą Sadhu Maharajem. I to jest ta część, która jest dziennikiem Taruna po tym, jak podróżował z Sadhu Maharajem. Teraz przejdziemy do dziennika, który napisałem po tym, jak podróżowałem z Sadhu Maharajem w lecie 2011 roku. Moja żona Govinda Priya i ja mieliśmy to szczęście, że podróżowali z nim przez 2 tygodnie. Ta podróż, ten tour zainspirował mnie tak bardzo, że zdecydowałem się napisać dziennik, aby podzielić się wspaniałymi doświadczeniami, które wydarzyły się w czasie tej podróży. Ktoś mógłby zapytać, jak to jest, że ponieważ jestem Diksha uczniem Shrila Anantidas Babajiego Maharaja, dlaczego ja używam tutaj słowa Gurudev? Odpowiedź jest bardzo prosta. Shrila Sadhu Maharaja akceptował mnie jako swojego ucznia Shiksha, czyli tego, który pobiera instrukcje. I do tego, oddając mu szacunek, opisuję go jako Gurudeva. Przechodzimy do właściwego dziennika. 17 sierpnia, środa. Przyjazd do Lake George. Po długim locie i po długiej jeździe przybyliśmy z Nowego Jorku. Ostatecznie dojechaliśmy do motelu Legacy Inn, którego właścicielem jest Priyesh i Raj. To są synowie Sadhu Maharaja. Ten motel było bardzo łatwo znaleźć, ponieważ już z drogi widzieliśmy mężczyznę, który stał w szafranowych szatach naprzeciwko wejścia do hotelu i machał do nas w przyjazny sposób. Dlatego my skręciliśmy w lewo, wysiedliśmy z samochodu i złożyliśmy mu pokłony do jego lotosowych stóp. Po ponad 1,5 roku przerwy, ja byłem poruszony tym, że mogłem spotkać i zobaczyć ponownie Śripad Bhaktivedanta Sadhu Maharaja ponownie. Dlatego, że my podążamy za jego wielkim sercem i jego pełnymi uczucia tym, że on nas obejmuje i przytula nas w taki bardzo ciepły sposób. Tak, że mieliśmy takie uczucie, że nie minęło dużo czasu od tego momentu, kiedy widzieliśmy się ostatni raz. Natychmiast znaleźliśmy się w jego obecności spokojni i bardzo tacy uspokojeni i radośni. Porozmawialiśmy chwilę i on pokazał nam miejsce, oprowadził nas po miejscu oraz bardzo dumą, wielką dumą przedstawił nas swojemu synowi, który zarządza tym hotelem w bardzo wspaniały sposób. I ten hotel Legacy Inn znajduje się w Warrensburgu i jest również drugi hotel, który nazywa się Budget Inn. Po przybyciu zaproszono nas na prasadam i później udaliśmy się do własnych pokoju, aby wejść w nasz długotrwały nastrój spania. 18 sierpnia, czwartek. Następnego ranka udałem się na basen, który znajduje się w hotelu, aby popływać. Później to było wspaniałe, że po prostu można było wyluzować się w czasie tej słonecznej pogody, siedząc z Gurudewem i rozmawiając przez większość dnia. Gurudev pytał o wszystkich swoich uczniów w Europie, o festiwal, który odbywa się w Dole we Francji i my odpowiadaliśmy na jego pytania z tym związane. Powiedział nam różne historie, które wydarzyły się w czasie jego pobytu w Południowej Ameryce i podróży po Południowej Ameryce. Podczas dnia jego syn Raj przybył i natychmiast objęliśmy się bardzo silnie z nim i nasza głęboka przyjaźń rozpoczęła się. W hotelu także są takie pokoje,
które wymagają z takiej opieki osób, które pracują w tym hotelu. Zatem my razem z Gurudewem udaliśmy się na spotkanie z tymi osobami, spotkaliśmy ich i zawarliśmy z nimi różnego rodzaju znajomość. Pewien mężczyzna właśnie wyszedł z więzienia i on był bardzo taki ciężki w związku z tym, ale obecność Gurudeva przez kilka dni całkowicie zmieniła jego postawę. Nie mogę uwierzyć to, że taka osoba, która spędziła w więzieniu ponad 20 lat, zmieniła się tak bardzo w tak krótkim czasie. On w pełni uwielbiał Gurudeva i powiedział, że on skradł całkowicie jego serce. Wieczorem Raj zaopatrzył nas w cztery bilety na łódź, która pływa po jeziorze Georgia, na łódź, która nazywa się Minnehaha. Zatem Gurudev, Govindapriya i ja udaliśmy się do centrum miasta i udaliśmy się na tą wycieczkę łodzią. Możesz wreszcie wyobrazić sobie, jak dziwne miny posiadali ludzie, którzy znajdowali się na tej łodzi, widząc nas w tych dziwnych strojach, w tych dziwnych formach, ubraniach na tej łodzi. I to było bardzo zabawne. Po tej przejażdżce udaliśmy się do takiej kawiarni na chwilę, aby spocząć, i później wróciliśmy do naszego motelu. Gurudev powiedział nam, że wieczorem w mieście odbędzie się wielki pokaz sztucznych ogni. Więc jeśli kochamy to, jeżeli lubimy takie pokazy sztucznych ogni, możemy udać się tam i z naszego hotelu i zobaczyć. Zatem około 8:30 wieczorem oglądaliśmy wspólnie pokaz sztucznych ogni, stojąc na zewnątrz hotelu. Nic nie można powiedzieć, że w takim towarzystwie czujesz szczęście i przyjemność w każdej chwili. Ponownie spędziliśmy cały dzień rozmawiając, i wszystko, co Gurudev powiedział, miało wielkie znaczenie dla mnie i pozostało w moim sercu na zawsze. Govindapriya pojechała z Rajem do drugiego hotelu, i kiedy ona wróciła z tego wyjazdu, powiedziała: Tarun, posiadamy nowego brata. 15 sierpnia, piątek. Po dwóch wspaniałych dniach spędzonych z Gurudevem w hotelu Legacy Inn, powstał plan, że powinniśmy pojechać do domu Priyesha, jego młodszego syna, który żyje razem ze swoją matką i byłą żoną Gurudevą w miejscowości Albanii. Zatem wczesnym rankiem pojechaliśmy tam. To był wielki zaszczyt, że mogliśmy spotkać kolejnego syna Gurudeva i jego byłą żonę, którą nazywamy Mataji, czyli matka. Ona naprawdę jest niezwykłą, taką arystokratyczną kobietą, wielbicielką, i nie musisz robić wiele wysiłku, żeby po prostu zakochać się w niej w pełni. Ona ugotowała nam wspaniałe śniadanie dla nas wszystkich i natychmiast byliśmy całkowicie zauroczeni jej osobą. Ona przyjaźniła się z moją żoną Govindapriyą. I mieliśmy takie pewne głębokie, wspaniałe połączenie, jakie istnieje pomiędzy matką i córką. Wkrótce także ja pokochałem ją w pełni moim sercem i zadomowiła się w nim na zawsze. Ona promieniuje taką specjalną energią, pewną siłą, głęboką miłością dla Rady i Kryszny. Zatem po śniadaniu pojechaliśmy do naszego pierwszego miejsca, w którym mieliśmy spędzić czas. Nazywa się to North Andover i znajduje się to w Massachusetts. Gurudeva wiedział, że tam żyje dwóch wielbicieli, którzy mają na imię Sridhar i dr Deepa. Obydwoje
są małżeństwem i są wielbicieli ze Śrimaramanujacharya. To było niezwykłe, jak wiele miłości oni posiadają w stosunku do Gurudeva. Wszystko zaczęło się z właściwą ceremonią, wszystko zaczęło się właściwą ceremonią powitania, czyli mówiąc inaczej, myciem stóp. Zostaliśmy tam wspaniale wyposażony pokój, który posiada wszystkie udogodnienia, wszystkie możliwe techniczne nowości i luksusy. Po przybyciu podano nam również wspaniałe prasadam i zjedliśmy je z wielką przyjemnością i rozmawialiśmy o wielu rzeczach. Po krótkim odpoczynku rozpoczął się nasz pierwszy program. To było umiejscowione w New Hampshire, tym miejscem zarządza Siddhanta Das i on był organizatorem tego spotkania. Siddhanta Das jest uczniem Paramahansy Maharaja, który poznałem go kiedyś na Węgrzech. On jest z pochodzenia Węgrem, ale od prawie 20, a może nawet 25 lat mieszka właśnie w New Hampshire i tam prowadzi małe centrum Wryndy, również restaurację wegetariańską. I właśnie ciekawostką jest to, że w New Hampshire istnieje bardzo dużo restauracji wegetariańskich i wegańskich, nawet chyba więcej niż tych niewegetariańskich. Zatem tam odbywają się różnego rodzaju spotkania i wielokrotnie też bywał tam Paramahansa Maharaja, także jest to New Hampshire, to jest północno-wschodnia część Stanów. Przyjechaliśmy na miejsce troszkę spóźnieni, ponieważ Gurudev musiał udać się do dentysty. Szczęśliwie dr Deep jest dentystą i ona zajęła się wspaniale Gurudevem. Ponieważ on miał taki bardzo bolesny ból przez ostatnie kilka dni i czy było to konieczne, aby udać się do dentysty w tym celu. Tuż przed wyjazdem do New Hampshire. Zatem będąc niewiele troszkę spóźnieni i Gurudeva, który był na środkach przeciwbólowych, przybyliśmy na program i już będąc wolnym od tego bólu, Gurudev dał wspaniały wykład, który opierał się na temacie Sambandha Gyany, czyli wiedzy o naszym związku z Kryszną i o jej ważności słuchania o nim od wielkich osobistości, czyli Sadhu Sanghi. Ludzie czyli pełną miłość do niego i wkrótce ja zrozumiałem, jak wspaniale Gurudeva mówi do ludzi w taki bardzo duchowy sposób. Znamy sztukę czytania. On znał sztukę czytania, wyczuwał atmosferę pomieszczenia, połączył świadomość wszystkich, wyczuwał świadomość wszystkich ludzi i to spowodowało, to sprawiło, że to jego przemówienie było doskonale dopasowane do sytuacji, miejsca i słuchaczy. Odpowiedział na wszystkie pytania i podano prasadam. I ten wspaniały program zbliżał się do końca. Po programie pojechaliśmy z powrotem do Shidara i Deepy i spędziliśmy tam noc. 20 sierpnia, sobota. Po wspaniałym śniadaniu w stylu południowych Indii mieliśmy wspaniałe harikata wygłoszone przez Gurudeva i także przez Shridhara Dasa o ważności sadhu sanghi i życiu duchowym. Zatem udaliśmy się troszkę potem na zewnątrz, aby złapać świeżego powietrza. To znaczy przeszliśmy się do najbliższego Starbucksa z Gurudevem, ponieważ on lubi to miejsce. Świeże powietrze stało się takim hasłem, słowem kluczem oznaczającym świeżo parzona kawa pita na zewnątrz. Po krótkim odpoczynku mieliśmy znowu rozmowę
i wkrótce przygotowaliśmy się do jazdy do Rhode Island. Drugiego miejsca, gdzie miał odbyć, kolejnego miejsca, w którym miały się odbyć spotkania. Przybyliśmy do domu Madury w Providence i z jej miejsca pojechaliśmy do mieszkania, apartamentu Sri Kryszny, wspaniałego wielbiciela, który zaprosił nas na obiad. Ugotował wspaniałą ucztę i Gurudeva zdecydował się, aby zostać tam do wieczora, troszkę porozmawiać i odpocząć. Zatem pojechaliśmy razem z Madhuri z powrotem do jej miejsca na drobne zakupy, na to ucztę, którą mieliśmy przygotować na wieczorny program. Po zakupach moja żona i doktor Deepa pomogli mi w gotowaniu na ten program. Zatem ugotowaliśmy takie potrawy jak dal, sabji, ryż, rajta i sałatę i wkrótce ofiarowaliśmy. Krótce po ofiarowaniu Gurudeva przyjechał ze Sridharem i Sri Krishną i powoli zaczęli schodzić się goście. Dom był wypełniony po brzegi, a wykład ponownie był bogaty w różnego rodzaju wspaniałe informacje. Gurudev ponownie mówił o ważności dobrego towarzystwa i uczynił ten punkt, żeby zawsze pamiętać Krysznę i nigdy go nie zapomnieć. Zapytał Sridhara, aby opowiedział historię o słoniu Gajendrze i jego walce z krokodylem. Zaczął wszystko cytowania pewnego wersetu. Name ruchi jive daya vaishnave ulas daya kari deha more oho Krishna das. O sługo Kryszny, proszę, bądź łaskawy i daj mi smak do Shri Nama i współczucie dla wszystkich dżiw i pozwól mi być jednym z towarzyszy i pozwól mi być zawsze w towarzystwie innych Wisznuitów. Zatem Gurudeva wspaniale wyjaśnił trzy tematy. Po pierwsze, Jivadaya, współczucie do wszystkich żywych istot. To jest, on powiedział, to znaczy, że powinniśmy rozpocząć od siebie samego. Musimy znać swoją jaźń i kochać ją, i pokochać ją. Tylko wtedy będziemy w stanie kochać innych i ostatecznie kochać Sri Krishnę. Wielu ludzi próbuje jedynie kochać Krishnę, ale oni odrzucają ludzi ze świata, a większość z nich odrzuca samych siebie. Także byłem ofiarą tej fałszywej filozofii. Gurudev uratował mnie poprzez pokazanie mi, w jaki sposób najpierw należy kochać siebie samego i później należy udać się dalej z tego miejsca. To był bardzo ważny punkt dla mnie i zgadzam się z nim w pełni. Drugi punkt. Name ruchi. Smak do intonowania imion Kryszny. Jedynie przez kochanie siebie samego, swojej jaźni, własnej duszy i dusz i innych dusz możemy rozwinąć miłość do Kryszny i jego świętego imienia. To jest najważniejszym elementem bhakti yogi. Jeśli nie posiadasz miłości dla każdego, nie kochasz Kryszny. I jest to bardzo trudne. No jest to właśnie ten temat, który Gurudev wyjaśnił. Trzeci punkt. Vaishnava Ulas. Przebywanie, oświecenie płynące z przebywania z wielbicielami, z Wisznuitami. Zawsze staraj się być w towarzystwie osób, które posiadają takie samo nastawienie mentalne jak ty. Które są oddane, które poświęcają się, aby osiągnąć ten sam cel w tym samym nastroju. Zawsze staraj się służyć takim Wisznuitom i przyjaźnić się z nimi. Słuchaj ich. Gurudev mówił bardzo silnie, bardzo mocno o tym temacie i również o tym, żeby nie popełniać nie popełniać obraz w stosunku do innych Wisznuitów i do wszystkich dżiw w ogólności, wszystkich żywych istot.
Pytania były naprawdę niezwykłe i Gurudev w doskonały sposób odpowiedział na nie, dając pełne zadowolenie wszystkim tym, którzy pytali. Prasadam było podane w przyjazny sposób i każdy w pełnym zadowoleniu zarówno ciała, jak i duszy był usatysfakcjonowany w pełni tym spotkaniem. Zatem każdy posiadał to głębokie uczucie w stosunku do Gurudeva i poprzez jego łaskę do siebie nawzajem. Dlatego stosunkowo późno wróciliśmy do naszego domu w North Andover i natychmiast zasnęliśmy. 21 sierpnia, niedziela. Ponownie po porannej śniadanie mieliśmy wspaniałe południowoindyjskie śniadanie i Gurudev zabrał nas na swoje świeże powietrze. Taki dowcip. Cały poranek był wypełniony wspaniałymi rozmowami i wieloma instrukcjami, które pochodziły od Gurudeva. Siddhar mówił o swojej linii nauczycieli, o Sri Sampradayi, która była założona przez Sri Ramanujacharya. I w wspaniały sposób wyjaśniał modlitwy alwarów, zwłaszcza jedną, która mówi o bhakti dla Kryszny we Wryndawanie. Gurudev komentował to i wyjaśniał w pewnych miejscach i to było wspaniałe, aby słuchać tę historię. Wieczorem pojechaliśmy do Holbrook, Massachusetts na festiwal Janmashtami w świątyni Braj Mandir, która znajduje się w tamtym miejscu. Gurudev był zaproszony jako gość specjalny i pełniał tam rolę gościa honorowego. Doświadczyliśmy tam wspaniałego bhajanu, wspaniałego wykładu z Bhagavatam, kirtanu, niezwykłego prasadam i uroczystej ceremonii kąpieli. Naprawdę wzbogaceni w naszym duchowym życiu powróciliśmy do naszej bazy w domu umieszczonym, który znajdują się w North Andover. 22 sierpnia, poniedziałek. Cóż powiedzieć? Doktor Deepa ponownie zabiła nas ze swoim super niezwykłym śniadaniem. Potem po śniadaniu pojechaliśmy do West Concord w Massachusetts i do takiego centrum uzdrawiającego, który jego właścicielem jest Nitai Chaitanya Das. Gdzie spodziewaliśmy się, że Gurudev otrzyma taką kurację akupunkturą. Przyjechaliśmy tam o 11:30 i zostaliśmy ciepło przywitani przez Nimaya, który nigdy wcześniej nie spotkał Gurudeva osobiście i zakochał się w nim od pierwszego wejrzenia. Także my czuliśmy wielkie połączenie naszych dusz i nasza przyjaźń natychmiast rozpoczęła się. W czasie tej sesji akupunktury Gurudev poprosił mnie, abym czytał głośno Ragavartme Chandrika Shripad Vaishnava Nata Chakravarti Pada z komentarzami Anantidas Babadziego. I ten werset i komentarze są następujące. Tekst trzeci. Vakti bhaktir bhavet sastram bhaktau cet syat pravartakam raganuga syat cet bhaktau lobha eva pravartakaha. Kiedy oddanie jest motywowane instrukcjami pism, wtedy nazwane jest Vaidhi Bhakti. A kiedy jest spowodowane duchowym pragnieniem, wtedy nazywane jest Raganuga Bhakti. Kripa Kanaika Vyakya, czyli komentarz. Wyjaśnione zostało tutaj, że są dwa rodzaje Sadhana Bhakti. Jedna nazywa się Vaidhi, a druga nazywa się Raganuga. I autor wyjaśnia tutaj cechy, które charakteryzują te dwa rodzaje oddania. Kiedy oddanie jest motywowane poprzez instrukcję pism, to znaczy, że
Pisma Objawione opisują, w jaki sposób ktoś powinien wielbić Pana Hari i będziemy cierpieć z tego powodu, jeżeli nie będziemy tego robić. I znajdziemy się w wielu formach życia. Także ostatecznie możemy udać się do piekła. I ktoś wykonuje bhajan, czyli medytację, z powodu tego strachu przed tym cierpieniem. Ten rodzaj oddania nazywany jest Vaidhi Bhakti. Shri Bhakti Rasamrita Sindhu, definicja Bhakti jest następująca. Podana definicja Bhakti jest następująca. To jest Bhakti Rasamrita Sindhu 1, 2, 6. Yatra raganavat patvat pravrittir upajayate sa sanenaiva sastrasyasa vaidhi bhaktir uchyate. Oddanie, które które nie posiada w sobie przywiązania albo mocnego pragnienia, ale jest spowodowane tylko poleceniami pism, jest nazywane Vaidhi Bhakti. W tym komentarzu do tego wersetu Śrila Viśvanatha Chakravarti Pad napisał: Ragotra Śri Murter Darshanat Dasamada Skandiya Tattalila Sravanat Chabajana Lobha. Słowo raga jest używane wtedy, kiedy ktoś wielbi spowodowany takim duchowym pragnieniem, które pojawia się w nim po tym, kiedy widzi wspaniałe bóstwo Pana, albo kiedy słucha o nim, o jego rozrywkach i zabawach w 10. kanto Śrimad Bhagavata. Kiedy wielbienie nie jest motywowane poprzez posiadanie takiego mocnego pragnienia, ale poprzez z powodu instrukcji pism, wtedy nazywane jest Vaidhi Bhakti. Śrimad Bhagavatam 11.5, 2-3 jest jasne ostrzeżenie pochodzące z pism, wyjaśniające, jakie są konsekwencje tego, jeżeli ktoś posiada awersję do wielbienia Pana Hari. I w tym wersecie Pan mówi: Mukha bahuru padepya purushyasya sramaiha saha. Cetvaro jachnire yevarna gunair vipradayaha prithak. Ya esham purusham shakshat atma prabhavam ishvaram. Nabhajantya vajananti sthanat brashtha patat yathaha. Z rąk i z twarzy ramion tułowia i stóp puruszy formy kosmicznej pojawiają się cztery porządki społeczne, takie jak bramini, guny, takie jak satwa, i cztery poziomy życia, takie jak życie grihasty, i one po kolei emanują z tej formy kosmicznej. Ci, którzy żyją wewnątrz systemu Varnashrama i nie wielbią własnego źródła, którym jest Srihari, dlatego oni są winni nieposłuszeństwa względem niego i nie szanują go, i oni upadają ze swojego statusu społecznego. Chari Varnashrami Yadi Krishna Nahi Bhaje Svadharma Kurya O Raura Vepadi Madje. To jest cytat z Chaitanya Chaitamriti. Ci, którzy w czterech porządkach społecznych nie wielbią Kryszny, trafią do piekła, nawet jeśli oni wykonują doskonale swoje przypisane obowiązki. Zatem wielbienie albo bhajana marga, czyli ścieżka medytacji o Krysznie, która jest motywowana poprzez zapisy i instrukcje zawarte w pismach, jest zwana Vaidhi Marga. A oddanie, które jest spowodowane poprzez silne pragnienie, które pojawia się poprzez słuchanie o rozrywkach Sri Kryszny, jest zwane Raganuga Margą. Sri Rupa Goswami Pad podaje następującą definicję Raganuga, tego czym jest Raganuga. To jest Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.270. Vrajantim abhi vyaktam vrajavasi janatishu ragatmikam anusrita ya sa ragana raganuga
Raganugo Chiatę. Oddanie, które jest w czysty sposób obecne w wiecznych towarzyszach we Wraży, jest zwane Ragatmika Bhakti, a oddanie, które taka praktyka oddania, która budzi tego rodzaju emocje, jest zwane takie oddanie, czyli Ragatmika Bhakti, jest zwane, nazywa się Raganuga Bhakti. Czyli inaczej mówiąc, to oddanie, które posiadają mieszkańcy Wraży, nazywa się Ragatmika Bhakti, a praktyka, która służy obudzeniu czy pojawieniu się takiego oddania u praktykującego, jest zwane praktyką Raganuga Bhakti. I Chaitanya Chaitamrita. Ragatmika Bhakti Mukya Vrajavasi Jane Tara Anugata Bhakti Raganuganame. Mieszkańcy Wraży praktykują Ragatmika Bhakti i oddanie, które podąża ich nastrojem, ich instrukcjami, ich emocjami, nazywane jest Raganuga. W swojej Bhakti Sandarbha 310 Srimad Jiva Goswami Pad napisał: Atra Vishayanya Svabhaiko Vishaya Samsar Gacchatasya Maha Prema Raga Yadha Chakshur Adinam Saundaryadau Tadrisha Evatra Bhaktasya Shri Bhagavatyapi Raga Ityuchyate Yasya Pra Purvokte Raga Vishesha Ruchir Eva Jatyasti Naturaga Vishesha Eva Svayam Tasya Tadrisha Raga Sudhakara Karabhasa Samulo Sita Hridaya Sphatika Manek Sastridi Strutasu Tadrisya Ragatmika Bhakter Pari Ta Pari Patshi Shvapi Ruchi Jayate Tatastadiyam Ragam Ruchyanuga Chanti Sa Raganuga Tasya Iva Pravartate. Naturalna miłość i pragnienie zadowalania zmysłów naturalna miłość i pragnienie zadowalania zmysłów swojego obiektu, swojej miłości jest zwane raga. Tak jak oczy w naturalny sposób są przyciągane do wspaniałych widoków i inne zmysły są przyciągane do ich odpowiednich obiektów zmysłowych i nie potrzebujemy żadnego wysiłku, aby to się działo. W podobny sposób, kiedy serce wielbiciela jest w naturalny sposób przyciągane do Pana, wtedy to głębokie pragnienie i ta miłość, która wtedy pojawia się, jest nazywana ragą. Nawet kiedy promień, czyli kiedy nawet niewielki jakby promień księżyca, czy to światło, porównane do pewnego promyka światła księżyca pojawia się, czyli raga, które jest, to światło jest usytuowane w sercach wiecznych towarzyszy Kryszny. Ono wpada do serca wielbiciela i to serce jest czyste jak czysty kryształ. Wtedy wielbiciel uzyskuje niewielki smak do tego, aby uzyskać ten nastrój ragi. Ale to nie jest w rzeczywistości rozwinięte, nie jest jeszcze w pełni rozwinięta właściwa raga w tym momencie. Zatem całe serce raduje się i kiedy taki wielbiciel uczy się o tym z pism, rozwój jego smaku i doświadczenie tej służby, którą wykonują ci ragatmika wielbiciele, zwiększa się. Znaczenie tego jest takie, że kiedy taki wielbiciel, którego serce jest oczyszczone z pożądania gniewu i złości i zazdrości, słucha z pism i ust świętych o miłosnych umiejętnościach w służbie oddania, ragatmika wielbicieli, wtedy ten smak pojawia się w nim. Posiadając taki smak, on podąża za nimi i wtedy
praktykuję to, co nazywamy Raganuga Bhakti. I tak to powinno być zrozumiane w ten sposób. Gurudev w wspaniały sposób wyjaśnił, czym jest Vaidhi Bhakti i czym jest Raganuga Bhakti. Poprzez pokazanie nam swoich wewnętrznych doświadczeń. Wszyscy w trójkę, moja żona Nima i ja, byliśmy całkowicie pod wrażeniem głębokiego wglądu Gurudeva w cel ludzkiego życia, którym jest prema. I po odbyciu tej kuracji akupunkturycznej Gurudev i po tym również, jak sami dostaliśmy tego rodzaju kurację, pojechaliśmy do wspaniałego domu Nimaya w Mainard. Zostaliśmy tam ciepło przywitani przez jego wspaniałą żonę, jego dzieci i siostrę jego żony. W pokoju gościnnym natychmiast zaczęliśmy rozmawiać o procesie z czystej bhakti. Spotkaliśmy się tam z trzema nowymi osobami i natychmiast zakochaliśmy się w sobie. Po wspaniałym wprowadzeniu o naturze bhakti przez Nimaya, który czytał wersety z Bhajana Rahasi, Gurudev skomentował je w wspaniały sposób i wszedł w tatwę, czyli w prawdę filozoficzne o Abideji. Abideja jest to cel praktyki. Wiedzę o tym, czyli wiedzę Abideje, czyli proces osiągania celu, czyli wiedzę o tym, co robić w Bhakti Yodze. I on powiedział mi, żebym wyjaśnił pewien werset z Bhakti Rasamrita Sindhu, którą napisał Śripad Rupa Goswami Pad. Adau śradha tata satu sangotha bhajana kriya tato nartha nivritti sya tato nishta ruchi tata. Atha shakti stato bhavas tata prema bhyu danchati sadhakanam ayam premna pradur bhave bhavet kramaha. Na początku musi być wiara. Wtedy ktoś jest zainteresowany tym, aby przebywać w towarzystwie czystych wielbicieli. Później ktoś otrzymuje inicjację od swojego mistrza duchowego i wykonuje zasady regulujące pod jego przewodnictwem. Potem ktoś powinien uwolnić się od wszystkich niechcianych nawyków i stać się całkowicie skoncentrowany w służbie oddania. Dlatego też ktoś rozwija smak i przywiązanie. W ten sposób, to jest sposób, który nazywamy sadhaną bhakti. To jest sadhana bhakti. Wykonywanie służby oddania zgodnie z zasadami regulującymi. Stopniowo te emocje zwiększą się i ostatecznie pojawi się w tym kimś, w tym praktykującym miłość. To jest stopniowy rozwój miłości do Boga dla wielbicieli zainteresowanych świadomością Kryszny. Starałem się wyjaśnić różne etapy i wszyscy zgodziliśmy się, że to jest długa droga do tego, aby dojść na sam szczyt. Ale całkowicie zgodziliśmy się, że Towarzystwo Sadhu jest, i czy Towarzystwo Gurudeva jest najlepszym przykładem. Po wspaniałym obiedzie w domu Nimaya pojechaliśmy z powrotem do tego centrum zdrowia na wieczorny program, który miał się tam odbyć. Zaspęczyliśmy ze wspaniałym, śpiewając wspaniałe pieśni i Gurudev ponownie dał bardzo fajny wykład. Ponownie zdaję sobie sprawę, jak Gurudev czuje i w wspaniały sposób czuje i czyta publiczność, do której mówi. Wielu ludzi, które tam było, nie miało jasnej, precyzyjnej koncepcji, kim jest Bóg albo kim jest prawdziwie uduchowiona osoba. Zatem on w taki mądry sposób mówił w odpowiedni sposób, tak żeby oni mogli zrozumieć, co on chce powiedzieć. I powoli doprowadzał ich do akceptacji koncepcji Boga osobowego. Ale nigdy jednocześnie on na siłę nie promował swojej idei, nie nakłaniał ich na siłę do zaakceptowania tego, o czym on mówił. On naprawdę posiada sztukę
rozmawiania i docierania do kogoś, nawet jeżeli jakiś bardzo zatwardziały impersonalista albo nawet ateista znajduje się przy nim. Oni wszyscy po prostu pokochali go i wszystkie przeszkody, wszystkie mury runęły. Ponownie było wiele pytań i ponownie wspaniałe prasadam. To pragnienie, aby poszukiwanie prawdy, które istniało w tej publiczności, nie miało końca. I potem po jedzeniu ponownie Gurudev był bombardowany niezwykłą ilością inteligentnych pytań i on w taki miły sposób odpowiedział na nie wszystkie. Ponownie mogliśmy zobaczyć prawdziwego mistrza zrozumienia i współpracy i współczucia w działaniu. Pojechaliśmy ponownie po programie pełni zadowoleni do domu, pełni satysfakcjonowani i posiadając głębokie impresje Bhakti Tattwy w naszych sercach. Także skończę tu w tym miejscu, następna część następnym razem. Hari Om Tat Sat i Jai Shri Radhe.